Przez 8 tygodni będą pracować mentally i physically. Bardzo nas tam pospieszają, ale przepiękna dzisiaj okazja, żeby się zobaczyć z Ewą. Razem od nowa, nowy format, który zobaczymy w TVN już za chwilę. Jeżeli to oglądacie, to znaczy, że już za chwilę. Mnie bardzo jednak zawsze ciekawią Ewa kulisy, więc ja muszę zadać to pytanie. Dawaj. Jak to się okazało, że to właśnie ty prowadzisz razem z Asią ten program? Jeden telefon, czy musiałaś jakieś podjąć starania? Jak to jest w tej telewizji? Dostałam telefon, przyszłam na spotkanie, propozycja została rzucona, robimy to razem z Aśką. To był strzał w dziesiątkę, wiedziałam, że się dogadamy. W mig i tak faktycznie jest. Ale naprawdę nie miałeś żadnych wątpliwości, bo to jest jednak duża rzecz telewizyjna, która wymaga od ciebie też może trochę innych umiejętności. Lubię wyzwania, to jest dla mnie oczywiście wyzwanie, ale bardziej wyzwanie w kategorii zderzenia się z drugim człowiekiem, wiesz, nie tak jak w social mediach przez ekran, tylko już namacalnie bardzo. Zderzenie się z człowiekiem, z jego problemami i ta potrzeba i chęć i ta próba poprawienia jakości jego życia, ta próba dotarcia do sedna tego problemu, do jakkolwiek do doniesienia pomocy, to jest, wiesz, największe wyzwanie tutaj. Więc czy telewizja, czy trochę ten inny świat, nie ten taki social mediowy, o to się nie martwiłam. Chciałam wykonać swoją pracę dobrze i chciałam realnie wejść w buty naszego bohatera i realnie mu pomóc. Każda z was, ty i Asia, na pewno wnosicie do programu coś zupełnie innego. Chyba też, jeżeli dobrze pamiętam, znałyście się delikatnie przed programem. To pomaga czy przeszkadza, jak się już razem pracuje? Bardzo pomaga. Miałyśmy okazję zrobić jedną wspólną kampanię i wtedy poznałam Asię właśnie od tej strony backstage'owej. Dziewczyna o wielkim sercu, podzielamy wartości, które wyznajemy. Myślę, że jesteśmy też pracusiami na planie. Nie narzekamy, nie marudzimy, nie ma w nas takiej roszczeniowej postawy. Pracuje się świetnie, lekko. Ja wiem, że to może za dobrze brzmi. Może bardzo cukierkowo. Tak cukierkowo, ale takie są realia. To jest dla nas ogromna przyjemność być na tym planie. Wspaniała produkcja. Wszyscy są niesamowicie zaangażowani. Ja wiem, słuchują nas, uśmiechają ja wiem, się. To jest, no, dobrze, niech się uśmiechają, bo to o nich jest, ale każdy jest tutaj pro, każdy wie, co robi. Wszyscy są, wiesz, tak ciepło i tak serdecznie nastawieni do tego projektu. Jasna sprawa, jest to nowy format, może też właśnie tego, bo to jest pierwszy sezon, więc to jest coś takiego bardzo świeżego. Natomiast widzę od ekipy ogrom satysfakcji i to też bardzo fajnie napędza. W programie zobaczymy pary, które są ze sobą już wiele lat i waszym zadaniem jest, żeby pokazać im, że warto jednak się postarać o siebie, o związek, o wszystko, co prowadzi do tej szczęśliwej miłości. Z jakimi problemami najczęściej spotykają się te polskie małżeństwa? Problemy są bardzo różne, każda para jest różna od siebie. Indywidualnie patrząc na nich można powiedzieć, że mamy taki bardzo szeroki wachlarz, jeżeli chodzi o osobowości i problemy. Ale jest taki wspólny mianownik, pary nie prowadzą ze sobą otwartej komunikacji. Tutaj nie ma szczerej rozmowy, nie ma odwagi do wyrażania siebie, czekamy aż ktoś się domyśli, czegoś chcielibyśmy, ale tego nie komunikujemy. Pojawiają się ciche dni, pojawia się jakaś frustracja, więc to jest dosyć częste. Ale poszczególnie każda para jest bardzo od siebie różna i tutaj no, problemy się piętrzą, nie ukrywam.